Dzień dobry, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Na początek przygotowałem dla Was coś nietypowego. Otóż jesienią minionego roku razem z maszynami Brother organizowaliśmy warsztaty podczas targów Ekokreatywna Warszawa, na których warsztatach, nie targach, przerabialiśmy stare dżinsy i starą koszulę na torbę. I podobało Wam się to tak bardzo, kiedy pokazałem to w mediach społecznościowych, że postanowiłem, że koniecznie trzeba nagrać instrukcję szycia takiej torby. W związku z czym dzisiaj jest bez e-formy, bez zbędnych przygotowań, trzeba tylko znaleźć stare dżinsy, starą koszulę i zaczynamy. Ej, no i zapomniałem, oczywiście jest konkurs. Do wygrania będzie nie ta torba, bo tą torbę obiecałem Elce Wasiluk z MeToo You. Natomiast ta torba, którą dzisiaj już jem, poleci do osoby, która wymyśli najciekawszą rzecz, jaką można zrobić ze starych dżinsów. Piszcie w komentarzach pod tym filmem albo pod zapowiedzią tego tutorialu na Instagramie lub na Facebooku. Wymyślajcie, cokolwiek. Wszystkie pomysły dozwolone. Zainspirujcie siebie nawzajem, mnie i tak dalej. Szerzmy ideę recyklingu. No, to teraz możemy szyć. Dobra. Pierwsze, co musimy ustawić, to jakiej wielkości ma być torba. Ja chcę mieć torbę, która będzie miała 43 cm długości, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze 4 do 5 cm na dno. I w związku z tym u mnie to będzie 48 i tą wielkość odmierzamy sobie na środku spodni i znaczymy na nogawce. I to będzie pierwsze, co musimy zrobić. Składamy spodnie. I teraz trzeba znaleźć sposób na to, żeby to obciąć pod kątem prostym. Ja myślę, że najprościej będzie wyznaczyć sobie nitkę prostą, czyli złożyć nogawkę poniżej kolana na pół, zatrasować porządnie rękami. Tutaj już powstaje kreska. I to ta kreska jest kreską, do której prostopadle obcinamy nogawkę. Patrzcie, to jest dobrze. Następny krok. Chcemy strzyć ze sobą nogawki przodu i nogawki tyłu, w związku z czym musimy je rozciąć wzdłuż tego szwu w kroku. I teraz uwaga, to jest miejsce, w którym nie będziemy żadnych wykończeń robić, więc trzeba obciąć materiał przy samiuteńkim szwie, po to, żeby jakoś bardzo się później nie postrzępił. I to jest dosyć precyzyjne zadanie, więc powolutku. Dobra, mamy rozcięte te nogawki. Teraz przyszła pora na ustalenie mniej więcej, jaki ma być kształt tej torby. Ja robię to tak, że chwytam tutaj za podkrój, czyli ten szef pod samym rozporkiem, składam te nogawki razem i składam na jedną stronę. I teraz w zależności od tego, patrzę oczywiście na szwy, bo tutaj będą wystawać troszeczkę te nogawki w tyłu, ja je podwinę. O. Patrząc na krawędzie szwów, ustalam, jak bardzo chcę te nogawki ze sobą zsunąć, bo oczywiście można je zaszyć zupełnie, ale wtedy torba będzie troszeczkę obła. Ja bym je rozsunął i tutaj dosztukuję za chwileczkę trójkątnik. Natomiast na razie układamy to o taki sposób, żeby ten szef pod rozporkiem, tutaj będzie mała szczypanka, poradzimy z nią sobie później. O, proszę bardzo. Szef pod rozporkiem rozkładamy na płasko, tutaj są dwa szyby złożone na siebie i tu zostaje nam mała przestrzeń, którą za chwileczkę się zajmiemy. I przypinamy sobie szpilkami. Co się stało? Słyszycie? Echo zniknęło. Słuchajcie, właśnie się skapnąłem przed chwilą, że od samego początku filmu mikrofon był w mojej kieszeni. To dlatego teraz słyszycie zmianę w dźwięku. Przepraszam. Jak nie sfakapuję czegoś z szyciem, to z mikrofonem. Dobra. Przede mną leżą spodnie, już z ułożonym tym podkrojem. Zobaczcie, że tutaj zawsze będzie jakaś szczypanka. W zależności od tego, jak są uszyte i skonstruowane Wasze spodnie, ona będzie większa lub mniejsza i tym się nie należy przejmować. W ogóle szycie torby ze starych dżinsów to nie jest coś, przy czym w ogóle warto być dokładnym, ponieważ zajechalibyście się. To są materiał, który był prany wiele razy, on jest zdefasonowany, tu są szwy, w związku z czym wszystko traktujemy z pewną dozą luzu. I niedoskonałość jest jak najbardziej w cenie. W tym wypadku. Słuchajcie, spiąłem sobie podkrój, tak jak go zaszyję i tutaj został ten mały trójkącik do uzupełnienia. W tym miejscu wsuwam pod spód kartkę. Chodź tu kartko. No i odrysowuję sobie przy krawędzi formę tego trójkąta. A
Na dżinsach zaznaczam mydłem na jednej i drugiej nogawce dokładnie miejsce, w którym ten trójkąt będzie się zaczynać. Troszeczkę wyżej. Okej, przesadziłem. Nie dokładnie w tym miejscu, gdzie będzie się zaczynać, tylko centymetr wyżej. Żeby było wiadomo, od którego miejsca należy doszyć ten trójkąt. Dobra. Jeżeli to jest forma trójkąta, jak widać, traktuję ją z luzem, to około 3 cm większy kawałek materiału będziemy musieli wyciąć, ponieważ to są skosy, ponieważ to wszystko jest dosyć... To nie te nożyczki. Ponieważ to są skosy i ponieważ jak będziemy sztukować trójkąt pod spodem, on się może troszeczkę przesunąć, więc ten zapas warto, żeby był. I taką formę... wycinam z nogawek, które mi zostały. Dobrze. I teraz ten trójkąt wsuwamy pod spód. Ja po to, żeby to było widoczne, bo skoro już robimy taki manewr, to warto, żeby on się jakoś wyróżniał. W związku z czym odwracam jeans na lewą stronę i podkładam go tak, żeby tutaj w tym rozwidleniu była widoczna lewa strona materiału. I pierwsze co, przyszyjemy go do tej nogawki, która jest pod spodem, czyli tej, na którą jest zaprasowany wykrój. Więc do tej nogawki go przypinamy. I zobaczcie, tutaj mam zaznaczone mydłem. Dokładnie w tym miejscu będzie zaczynać się rozwidlenie, czy też tam centymetr dalej, więc zacznę szyć kilka centymetrów nad tym miejscem. I jedziemy, i teraz wasz wybór. Jeżeli wasza maszyna jest na tyle mocna, żeby przeszyć tutaj po tym zgrubionym szwie, to oczywiście szyjecie na krawędzi. Ja będę szyć tuż za tym szwem. No, nic się nie stanie, jeżeli on tutaj będzie ruchomy. To nawet będzie fajny detal. Zmieniliśmy kadr, w związku z czym do akcji zapraszamy maszynkę Innovis A16 Bradera. To jest maszyna z nowej serii, którą ja teraz testuję. To jest seria A, która będzie zastępować serię NV, w związku z czym jest udoskonalona. I to, co najważniejsze, ona ma nowy transport. W ogóle więcej informacji, jeżeli chcecie się dowiedzieć wszystkiego, co w tych maszynach jest nowego, właśnie wjechał link na górze i tam sobie kliknijcie. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, raz, dzięki transportowi ta maszyna poradzi sobie i z jeansem, i z szyfonem. Dzisiaj będziemy szyć jeans. A dwa, oprócz wielu różnych udogodnień, najfajniejszym jest w pełni automatyczne nawlekanie nici, które dla mnie jako półślepej osoby bardzo ułatwia zadanie. O, ciach, 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 ciach. Gotowe. Widzieliście to? To było pu, 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 pu i igła nawleczona. Dobra, to koniec gadania, więcej pod linkiem, a teraz bierzemy się za szycie. Powiem wam, że po tym jak przeszyłem obok tego szwu i poczułem moc, korci mnie, żeby spróbować przejechać mimo wszystko przez ten zgrubiony szew. Zobaczymy, czy da radę. To jest niesamowite. Wchodzi jak w masło. Dobra, dzięki. Na chwilę ją odstawimy. A teraz zobaczcie. Wracamy do spodni. Trójkąt z jednej strony jest przyszyty. Kluczowy tutaj jest idealny dobór odcienia nici, ponieważ będzie kilka szwów, które będą widoczne na wierzchu. Jeżeli zrobicie to kontrastową nitką, to się może rzucać w oczy. Natomiast ja szyję czarny jeans, ale sprany, w związku z czym ciemno-szarą nitkę dobrałem i ona jest zupełnie niewidoczna. W związku z czym nie muszę się przejmować tym, w którym miejscu te szwy się pojawiają. Dobra, i teraz mamy przyszyty ten trójkącik. Układamy sobie z powrotem nogawkę tak, jak chcielibyśmy ją zaszyć i przypinamy. Po przypięciu czeka nas jeszcze jeden manewr, ponieważ w tym momencie tu jest bardzo duże zgrubienie i tutaj ten szew z tej spodniej nogawki trzeba odwrócić. W związku z czym odpinamy to, co na samym początku przypinaliśmy i teraz mamy luźny ten fragment. I około 6-7 cm poniżej podkroju przecinamy kawałeczek spodnią nogawkę. O! Teraz dzięki temu przecięciu można ją spokojnie wsunąć tam pod spód i tu się robi znacznie bardziej płasko i znacznie bardziej przyjaźnie, jeżeli chodzi o szycie. Spinamy z powrotem wszystkie nogawki i teraz jednym szwem będziemy szyć od dolnej krawędzi cały ten szew. Ale uwaga, nie dojeżdżajcie tutaj do samiusieńkiego końca, ponieważ tutaj jest bardzo, bardzo dużo warstw, w związku z czym tu na samym czubku ja robię półkolem przeszycie dookoła, tak żeby ominąć ten czop i dojeżdżam aż do zamka. No to do dzieła.
I teraz słuchajcie, tutaj jest ten fragmencik nieprzeszyty. Jeżeli Wam to przeszkadza, że on jest luźny, to radzę go ręcznie przeszywać, ponieważ rzeczywiście w tym czopku większość maszyn może sobie już nie poradzić, bo tutaj jest 10 warstw tego dżinsu jeszcze przeszytego, więc lepiej nie ryzykować. Ważna rzecz, której nie powiedziałem, oczywiście używamy igły do dżinsu. Będzie Wam dużo prościej szyć dżins, jeżeli zmienicie uniwersalną igłę na tą dżinsową. Teraz odwracamy się na drugą stronę. I układamy dokładnie na tej samej zasadzie tył. Tylko ponieważ ze względu na to, że nogawki tyłu są szersze, nie ponieważ, tylko właśnie ze względu na to, nie będzie trzeba sztukować trójkąta, ponieważ prawdopodobnie uda nam się tak. Tutaj wszystko się połączy. Żeby sobie ułatwić to zadanie, najpierw przewijamy na lewą stronę i składamy ze sobą krawędzie nogawek tyłu i zszywamy. Po czym wrócimy na prawą. Teraz wracamy na prawą i układamy torbę, bo to już jest torba, nie spodnie, tak żeby szew boczny znalazł się tutaj na granicy po jednej i po drugiej stronie i cały nadmiar materiału, jaki tutaj mamy, układamy w jedną bądź w drugą stronę. To będzie już Wasz wybór, w którą. Ja sobie ułożę w tą. Po czym oczywiście robimy szew na wierzchu, na tej krawędzi i wzdłuż tutaj podkroju. Jeżeli chcecie, możecie też zostawić niezaszyty podkrój, tu zawsze może być jakaś kieszonka na coś długiego, typu długopis albo jakiś jeden wielki klucz. To już będzie Wasz wybór. Dobra, to ja się biorę za szycie i widzimy się w kolejnym ujęciu, kiedy zajmiemy się już dnem. Tył zaszyty. Ja zdecydowałem się zaszyć podkrój i okazuje się, że ta maszynka spokojnie dała radę, przeszywając szew zgrubiony na kieszeni, która ma również zgrubiony szew, więc myślę, że nawet jakbym zaryzykował, to i tutaj byśmy dali radę. To, co teraz nam zostaje, to dno. Przede wszystkim wyrównujemy sobie dolną krawędź, ponieważ podczas tego szycia i układania coś mogło się jeszcze przesunąć. Dobra. I zanim przystąpimy do strzywania dna, musimy odrysować sobie dokładnie tą formę, po to, żeby mieć wzór do podszewki. I teraz. Tu jest. Odrysowujemy wszystkie krawędzie. Oczywiście, tak jak mówiłem, z pewną dozą luzu. I to, co ważne, tu na górze kształt tyłu i przodu spodni jest różny. W związku z czym najpierw rysujemy kształt tyłu, ponieważ jest większy, a następnie podnosimy go i odrysowujemy sobie kształt przedniej nogawki. O, nie widać tego tam pewnie, nie? Widać? Ekstra. Dobrze. Można to też zrobić w taki sposób, że pod ten papier podłożycie materiał i szpilkami ponakłuwacie sobie papier przy krawędzi górnej. Przy górnej krawędzi przedniej nogawki. Ciach. Dobra. Jak to już mamy odrysowane, do tego wrócimy za chwilę. Ja to sobie wytnę. A my bierzemy się za... Koniec szeleszczenia. Bierzemy się za dno. Przewracamy na lewą stronę. I oczywiście zszywamy dolną krawędź. Jesteśmy coraz bliżej końca. Po przewleczeniu wypchnij dokładnie te krawędzie tutaj dolne. I teraz, można oczywiście zostawić to w takiej formie, ale ja sugeruję zrobienie dna, które troszeczkę nada o objętości torbie. Odwracamy ją w taki sposób, żeby boczny szew... Czekajcie. O! Żeby boczny szew wylądował na środku i wtedy dolna krawędź ułoży się w kształt takiego trójkąta. Boczny szew na nogawce powinien pokrywać się ze szwem dna torby. Czyli tu mamy szew boczny, tu mamy dno torby. Spinamy i robimy przeszycie w poprzek pod kątem prostym do bocznego szwu 5 cm od krawędzi, od kanta. To ja to zrobię na przyspieszeniu i zaraz zobaczycie, po co to było i jak to będzie się układało. Zobaczcie, w ten sposób uformowaliśmy taki kant, który nadaje już troszeczkę kształtu na dnie. I teraz przykładamy sobie go do drugiej strony, czyli układamy znów w
ten sposób drugą stronę. Przykładamy kant do kanta i zaznaczamy sobie początek i koniec szwu na drugiej stronie i robimy takie samo przeszycie po drugiej stronie. Ja to zrobię już zaraz poza kadrem, natomiast można to zrobić oczywiście też na lewej stronie, wtedy ta końcówka schowa się w środku. Ale ja uważam, że super efektem będzie odgięcie jej teraz tutaj i albo przeszycie koloru wymienić mi ręcznie, albo nabicie guzika tutaj lub napa. Można dodać też jakąś meteczkę. W każdym razie to jest fajny bajer, na który można zrobić jeszcze fajny dodatkowy detal. Widzimy się w następnym ujęciu, kiedy zobaczycie już to z jakimś guzikiem. Muszę poszperać w swoich zapasach. Słuchajcie, to ja już postrzywałem te trójkąty i przygotowałem cztery opcje, żeby Wam pokazać, jak bardzo to jest plastyczne miejsce, jeżeli chodzi o robienie fajnych detali. Spójrzcie, jedna z opcji to jest taka, że po dwóch stronach szwu nabiłem metalowe oczka i przeszyłem kordonkiem. Metalowe oczka, jak kupicie, to one składają się z dwóch części. Znajdziecie w opakowaniu też podstawkę i klin i do tego młotek. I można to domowymi metodami zrobić, nie trzeba wcale jakiegoś specjalnego sprzętu do tego mieć. Dobra, to jest jedna opcja. Inna opcja jest taka, że można na przykład przyszyć to za pomocą jakiejś meteczki. Jest ostrość, bo my tu będziemy się co chwilkę zatrzymywać, ponieważ chcemy wyostrzyć w tym zbliżeniu, żebyście dokładnie zobaczyli. To jest metka, którą ja dostałem bodajże od firmy Ręcami podczas targów Warsaw. Więc to też od razu chciałem Wam powiedzieć, warto bywać na tych targach, bo zarówno Warsaw, jak i te targi Eko Warszawa to są różne inicjatywy, na których zawsze, zawsze zdarza się poznać kogoś fajnego albo zobaczyć jakieś fajne rękodzieło, które może Wam się przydać. No, więc można zrobić taką meteczkę. Natomiast w tej poprzedniej torbie ja wykonałem dwie opcje. Pierwsza, która mi przyszła do głowy, to po prostu, ponieważ to była torba z dżinsów, nabiłem tutaj dżinsowy guzik. I taki dżinsowy guzik też za pomocą młotka się nabija. To zapytajcie w pasmanterii, jak będziecie kupować. A jak nie macie dżinsowego guzika, to zawsze można po prostu zwykły guzik metalowy przyszyć. Ja uważam, że bardzo fajnym akcentem jest zawsze użycie tej kontrastowej nici, która jakoś będzie na przykład nawiązywać do podszewki. No, widzicie, to są takie fragmenty, które projektantów jarają najbardziej, a przynajmniej mnie jako projektanta. Torbę mamy w takim razie gotową. Ci z Was, którzy nie chcą się bawić w podszewkę, tak naprawdę mogą już przewinąć film do przodu, gdzie będziemy wykonywać uchwyty, a ja teraz pokażę, jak przygotować podszewkę w następnym ujęciu dla tych, którzy chcą ją wszyć. Podszewkę będziemy robić ze starej koszuli, w związku z czym wjeżdża tutaj flanelowa koszula, którą dorwałem w używanej odzieży. A tu jest forma, którą wcześniej odrysowałem. Najpierw wycinam ją tak, żeby wyciąć formę tyłu. I słuchajcie, będziemy musieli wyciąć dwie połówki. Na przód i na tył. I będziemy jej wycinać jedną z pleców koszuli, natomiast drugą z przodu koszuli. I teraz w zależności od tego, jaki rozmiar ma Wasza koszula, bo może się ta podszewka nie zmieścić. Może trzeba będzie dosztukować kawałek z rękawa, może trzeba będzie gdzieś tutaj z góry coś przesunąć. W każdym razie koszulę traktujecie jak części materiału, które w razie czego trzeba porozcinać i postrzywać ze sobą po to, żeby przygotować płachtę, z której będzie można wyciąć kształt podszewki. Jeżeli się da, oszczędzajcie rękawy, bo musimy zostawić jeszcze coś na wycięcie uchwytów. Ale tak naprawdę półtora rękawa powinno wystarczyć, więc połówka jednego jest do dyspozycji. Ja robię taki myk, żeby poszerzyć przód, że rozpinam koszulę i zakładam ją tak, żeby dosłownie o pół centymetra zachodziły na siebie tutaj na środku krawędzi i przeszywam przez środek. To dodaje około 4 cm, więc już poszerza się cały przód. Po czym, jak to wykonam, to widzimy się w następnym kadrze i już będziemy rozcinać i wycinać podszewkę. Oczywiście dużo prościej spiąć i zszyć ten przód będzie w momencie, kiedy już rozetniemy koszulę. W związku z czym jedziemy i rozcinamy ją dokładnie na szwach. Rękawy odłożyłem na bok, żeby ich przypadkiem nie pociąć. Przede mną leży teraz cały tył, który jest dosyć duży, w związku z czym z niego wytniemy większą część podszewki, czyli tą, która będzie się pokrywała z tylnymi nogawkami spodni. Ta forma była odrysowana od torby, kiedy boczne szwy były zszyte, góra była wykończona, ale na dole jeszcze nie mieliśmy szwu. W związku z czym w tej formie na dole jest wliczony naddatek na szew, natomiast na bokach i na górze nie. Więc wycinając ją, wycinamy przy dolnej krawędzi papieru, a po bokach i na górze dodajemy centymetr. Na górze możemy dodać nawet półtora. Później stanie się to jasne dlaczego. Jak będziecie szczęściarzami, tak jak ja, to krawędź górna podszewki pokryje się z krawędzią, kształtem z krawędzią koszuli. Tak u mnie się pokrywają prawie i zamierzam to wykorzystać. Teraz ważna uwaga. Jeżeli tak jak ja, postanowicie użyć tej krawędzi dolnej koszuli, która już jest obrębiona, to wtedy krawędź formy układacie tak jak tutaj, równiutko z tą krawędzią, ponieważ w
krawędzi górnej, jeżeli chodzi o podszewkę, naddatek jest po to, żeby podwinąć ją dwukrotnie o pół centymetra. A teraz bierzemy się za przód, czyli najpierw zszywamy dwie połówki przodu, tak żeby zamknąć tutaj ten szew. I oczywiście staramy się spasować kratkę, aczkolwiek to będzie w środku, więc nie ma tragedii, jeżeli coś nam się minie. No to jedziemy. Jedziemy. Ja ostatecznie postanowiłem jednak zapiąć koszulę na guziki i zszyć krawędź, ponieważ mam na tyle duże guziki, że wchodziłyby mi pod stopkę, a rozmiar koszuli pozwala mi na to, bo podszewka i tak się zmieści. I teraz od podszewki odcinamy niepotrzebny fragment, tak żeby tutaj była krawędź, która pokrywa się z krawędzią przednich nogawek. I tym razem już nie szukamy spasowującej się krawędzi, ponieważ mają zupełnie inny kształt. Ta jest wklęsła, tu jest wypukła. A poza tym chcemy wykorzystać tą kieszonkę do tego, żeby ona była na jakieś tam, nie wiem, klucze czy dokumenty gdzieś na górze. W związku z czym górna krawędź powinna być gdzieś w okolicach kieszonki. Dobra. I ta sama zasada. Na dole tniemy przy papierze, boki i góra. Tu centymetr, na górze 1,5 centymetra dodatku na szwy. Pierwsze, od czego zaczniemy, zanim zszyjemy połówki, to jest podwinięcie górnej krawędzi. I teraz tą górną krawędź, zarówno w przedzie, jak i w tyle. Jeżeli w tyle nie korzystaliście z dolnej krawędzi, która już była obrębiona, to też najpierw górną krawędź podwijamy dwukrotnie o 0,5 centymetra. Ciach i ciach. I przeszywamy. I teraz uwaga, bardzo ważne jest, żeby zawinąć na lewą stronę, nie na prawą. Później będzie jasne dlaczego. Znaczy to w sumie to jest zasada szycia, nie? Jeżeli podwijamy to na lewą. Ja tutaj mam dużo niepotrzebnych farfocli, więc ja je sobie wytnę, żeby nie robiły mi tutaj zgrubienia przy tej krawędzi. Góra jest obrębiona, podwinąłem ją w tym momencie na lewą stronę. To jest przód. Tutaj mam tył. On już jest fabrycznie, przez pewnie jakąś panią lub pana w jakimś dalekim kraju podwinięty. I układamy tak, żeby prawa strona zetknęła się z prawą stroną i będziemy zszywać boczne krawędzie. Tylko uwaga, tutaj jeden skos idzie w tą stronę, pod spodem skos idzie w tą stronę, więc układamy je tak, żeby w miejscu, gdzie będzie szew, przecinały się krawędzie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jedna idzie tak, druga tak i to miejsce skrzyżowania to jest miejsce, gdzie zaczniemy szyć. No i szyjemy jeden bok, drugi bok, zaszywamy dno i robimy trójkąty. Ja sobie z tym wszystkim pojadę już poza kadrem. W każdym razie te czynności znacie już ze zszywania jeansów. I widzimy się za chwilę, będziemy przygotowywać uchwyty. Podszewka zszyta. To co ważne, te trójkąty w podszewce robimy na lewej stronie. W torbie robiliśmy je na prawej stronie po to, żeby zrobić z nich ozdoby, natomiast w podszewce ozdoba nie jest nam potrzebna na samym dnie. Wywijamy ją teraz, wywijamy? Wywinę, żeby pokazać, ale tak naprawdę, o proszę, tak wygląda i tak będzie wyglądał wnętrze naszej torby. Tu mamy kieszonkę, natomiast zostawiamy ją na lewej stronie i odkładamy na razie na bok. Teraz pora na uchwyty. Będziemy je wycinać z pozostałych nogawek i rękawów i trzeba wyciąć dwa uchwyty, których długość musicie dostosować do swoich oczekiwań. Ja wycinam 90 cm, natomiast ich szerokość jest bardzo ważna. Wierzch powinien być o 2 cm szerszy niż spód. Ja wycinam 8 cm z dżinsu i 6 cm z koszuli. Później wyjaśnię Wam dlaczego. Natomiast oczywiście 90 cm nie zmieści mi się na jednej nogawce, więc będę musiał to sztukować, czyli doszywać kawałki. I to jest okazja do tego, żeby również pobawić się detalami. Możecie wykorzystać na przykład dolną część nogawki. Możecie to wyciąć tak, żeby boczny szew się znalazł na tym. Ja na przykład na spodniej części nawet fragment koszuli i mankieta wykorzystałem. To są takie różne bajery, które później mogą Was cieszyć, kiedy będziecie nosić tą torbę. A być może zrobią też wrażenie na kimś, kto ją zobaczy. No, to bierzemy się za wycinanie i widzimy się, kiedy już dwa paski o długości 90 na 8 z wierzchu i dwa paski o długości 90 na 6 z podszewki będą wycięte. Paski powycinane, posztukowane i teraz układamy sobie tak, żeby stykały się prawą stroną materiału i krawędzią jedną. Zszywamy tą krawędź, następnie będziemy składać pasek tak, żeby zetknął się drugą krawędzią, ale to zobaczycie za chwilkę. A teraz póki co jedziemy z pierwszą krawędzią.
Powiem wam, że z tym nowym transportem jest naprawdę fajnie, bo nie wiem, czy to było widać na przyspieszeniu, czy nie, ale w ogóle mi ten pasek nie uciekał. Zwykle przy szyciu takich kształtów lubi skręcać szef, a ja tutaj w ogóle prawie nie musiałem kierować. Dobra, i teraz tak. Pierwszą część mamy zszytą i teraz składamy tą spodnią część tak, żeby teraz przeciwne krawędzie się zetknęły. Teraz już sobie zepnę szpilkami i zszywamy drugą krawędź. Po czym przewijamy pasek na prawą stronę. To jeszcze pokażemy w następnym ujęciu jak. Dobra, i teraz agrafkę wbijamy w jeans, ponieważ jeans jest bardziej wytrzymałym materiałem. W taki sposób, żebyśmy teraz mogli ją wsunąć do środka. I jak to już 1000 razy pokazywałem na tym kanale, przeciągamy. Teraz stanie się jasne, dlaczego te paski miały różną szerokość. Układamy podszewką na wierzchu i zaczynamy prasować. I teraz zobaczcie, widać? Widać, super. Przez to, że podszewka była węższa, zaciągnęła wierzchnią warstwę po 0,5 cm z każdej strony. W związku z czym nie będzie nam wychodzić na wierzch. Oto cała tajemnica. I tak, rozprasowujemy cały pasek. Jeżeli będziecie chcieli, możecie jeszcze dodać przeszycia na wierzchu. Ja już to pominę, bo wydaje mi się, że będzie za dużo jeszcze z tym szwem. I dokładnie to samo robimy z drugim uchwytem i widzimy się na finałowym ujęciu, kiedy połączymy wierzch, podszewkę i uchwyty za pomocą... To nie będzie jeden szef, ale jedna operacja. Cięcie. Mamy gotową torbę, mamy gotowe uchwyty, mamy gotową podszewkę. Troszeczkę nietypowo będziemy to zszywać. Ponieważ zwykle byłoby tak, że teraz podszewka na lewej stronie, torba na prawej, wsuwamy torbę do podszewki, pomiędzy nie wkładamy uchwyty i zszywamy. Natomiast tutaj będziemy działać troszeczkę inaczej. Pierwsze co, to umieścimy sobie uchwyty. I te uchwyty ja najczęściej daję 7 do 8 cm od boku, ale oczywiście każdy musi wybrać swoją odległość. U mnie będzie 7. No, gdzie jest mydło? O, zahaczyłem, o. Mikrofon. Nie? Dobrze. Dobra, kiedy sobie zaznaczę, gdzie się zaczynają, wsuwam do środka kawałek i przypinam, ale krawędź jest skośna, a ja przypinam nie prostopadle do krawędzi ten uchwyt, tylko prosto do góry, ponieważ on, jak będę go wkładać na ramię, będzie musiał iść w ten sposób. Po drugiej stronie kolejne. Dobra, jednak troszeczkę rozsunąłem je na boki, to będzie mniej, około 5 cm od krawędzi, bo ważne jest, żeby uchwyt nie wchodził nam pod szlufkę, bo nie będziemy mogli go w tym miejscu przyszyć. I po drugiej stronie przypinam drugi i teraz uwaga, lokuję go w tym samym miejscu, ale zwracam uwagę na to, żeby długość obydwu uchwytów była taka sama. Dobrze, i co teraz? Teraz tą podszewkę, wywiniętą na lewą stronę, wsuwam do środka i tą krawędź, którą obrębialiśmy, będę spinać kawałeczek poniżej szwu górnego. Ze względu na to, że to jest duże zgrubienie, więc dosłownie centymetr niżej, przypinam sobie dookoła szpilkami. Dobrze, i teraz cała nietypowość tego szwu będzie polegała na tym, że będziemy szyć na krawędzi podszewki, ale pod spodem mamy różne przeszkody w postaci szlufek, w postaci skórki. Akurat skórkę będę musiał przeszyć, więc będę walczyć z nią. Guzika, rozporka i tak dalej. W związku z czym szyjemy punktowo. Tu, gdzie są uchwyty, oczywiście przyszywamy na całości podszewkę, po to, żeby chwycić też uchwyt. Natomiast poza uchwytami, w tych miejscach, gdzie jest jakaś przeszkoda, po prostu pomijam szew. Czyli ja zacznę na przykład tutaj, przejadę sobie, jadę, trafiam gdzieś na szlufkę, o tu, czyli doszyję dotąd. Tu robię mocowanie, podnoszę stopkę, przesuwam się i zaczynam szyć kawałek dalej. Jeżeli są miejsca takie jak przy rozporku, że nawet stopka nie jest w stanie się ustawić tak, żeby poziomo coś przeszyć, w sensie wzdłuż krawędzi, to można zrobić przeszyć kilka w poprzek, na przykład co 0,5 cm. Chodzi tylko o to, żeby tą podszewkę tu przymocować na tyle gęsto tymi ściegami punktowymi, żeby nam nie odstawała i żeby nam nie wpadały rzeczy między podszewkę a wierzch torby. Natomiast wszystko jest tak wykończone, że i tak będzie wyglądało ładnie. No i to troszeczkę potrwa, ale
działamy. I za chwileczkę widzimy się z gotową torbą. I voila! Torba gotowa. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Nie każde spodnie na to pozwolą, ale jeżeli macie długi rozporek, to tutaj po rozpięciu rozporka jest możliwość dostania się do środka, więc można dodać dodatkowe przeszycie, którym stworzycie jeszcze jedną kieszonkę, na przykład na telefon. Ale to już wiem, że nie w każdych spodniach się uda zrobić, bo w tej niebieskiej torbie, którą Wam pokazywałem na początku, to nie było możliwe. No to co? Stare dżinsy zrecyklingowane. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Pamiętajcie o konkursie. Jeżeli macie pomysł na to, co można jeszcze zrobić ze starymi dżinsami, ewentualnie z tym, co zostało z tej operacji, mi został jeden rękaw, jedna nogawka i trochę ścinków, piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszych pomysłów, a może któryś wspólnie zrealizujemy. Najważniejsze, żeby napisać komentarz, a najfajniejszy komentarz wygra tą torbę właśnie. No to co? Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, dziękuję Wam za wspólne szycie i oczywiście, jeżeli szukacie inspiracji dodatkowych, to znajdziecie je w moich książkach o szyciu i jak szyć. I co jeszcze? A, możecie się zapisać do newslettera na moim blogu. Wysyłam tam e-formy do różnych filmów i czasem projekty grafik, projekty nadruków i haftów. No, to do zobaczenia za miesiąc. Cześć! Na podstawie tej... Dobra. Dobra? Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. Ha, 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 ha. Amen. Cięcie.